Hej, witam wszystkich. Dziękuję za suby. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za lajki. I serdecznie chciałem pozdrowić legendarnego sorca, weterana tybiskiego. Dziękuję za wszystko, co robisz. Jak i wszystkim. Wiecie co, Grizzly Adams, to wiadomo, że są podziękowania, bo czeka mnie, niestety czeka mnie format, ale pokażę wam na koniec filmu, o co mi chodzi. Dobra, wybrałem, już wam mówię, Bosika, Esmeraldę, czyli pobiegnę, już ją wziąłem, czyli pobiegnę. Tak, jest. Pobiegnę do Jalahar. Już to robię. Przyspieszymy to trochę. Być może mógłbym to załatwić trochę inaczej, że łatwiej, prościej. I rozpisałem się do paru osób, no ale no niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi jak na razie, więc będę zmuszony zrobić to, co powiedziałem, czego nie chciałem. Dobra, myślę, że trafię do tego busika. Zaraz wszystko powiem, gdzie jesteś. Jesteś gdzieś tu. Tak? Dobra. Czyli jest tu. Biegniemy. Ach. Minus 2, czyli schodzimy tutaj i biegniemy do niego tu. Dobra, ubijemy formalność, wiadomo, odbierzemy achievement. Już jesteśmy. Dobra, wskakuję. Ubijamy drania. Tam wystawiłem na wstępie, co z niego leci. To akurat nie jest z niego. Ale dwie rzeczy wypadły, które pokazuję. Dobrze. Tego nawet nie wiedziałem. A to jest chyba healing. Tak? Ring of healing. No, dobra. To się też przyda. Słuchajcie. Ja biegnę z powrotem, odbiorę achievement i wytłumaczę wam mniej więcej, o co chodzi. Zresztą mogę już mówić. Wziąłem inny internet, chciałem wam zrobić niespodziankę. No ale wyszło jak wyszło. Rozpisałem się, ale no niestety na odpowiedź nie będę tyle czekał. Już nie mam zbytnio tyle czasu. Przeskanuję, pokażę wam mniej więcej, o co mi chodzi. Dobra, wracajmy. No tak. Wziąłem drugą sieć. Chciałem, żeby było dobrze. I. Dobra, wezmę aczek. Oddam tego bosika. I zaraz wam coś pokażę. Czym to jest spowodowane, nie wiem. Dzwoniłem już do tej sieci, bo wziąłem UPC.
Dobra, oddajemy go. Twisted mutacja jakaś, dobra, dobrze wiecie jaki mam angielski. I posłuchajcie, sprawa jest taka, że przy uruchomieniu pytałem się wszystkich, no nikt niestety nie jest mi w stanie odpowiedzieć. Z UPC pokazują mi różne rzeczy, więc zrobię teraz coś takiego. Patrzcie na o co mi chodzi. Już wam pokazuję ekran. Już wam skanuję, pokazuję o co chodzi. Patrzcie. Dochodziło do 83, to jest malutko, bo... Ping jak najbardziej świetny, prawda? Ale zobaczcie, pobieranie równie dobre jak z Wi-Fi, z tego mobilnego modemu, który wam pokazywałem. Patrzcie to, 0.19. Okej. Dobrze. A teraz wam coś pokażę. To jest odebrane. Ja sobie po prostu wrócę do domku. Nie wiem, czy widzicie, co jest... Co jest co? 40 MS-ów, tak? Zero lag. Bardzo mało megabitów. Ale zrobimy tak. Ja się wyloguję. Załączę jeszcze raz to. Patrzcie na to. Tibia wylogowana i zrobimy jeszcze jeden raz start. Przeskanować. I spójrzcie na to. Też nic, prawda? Czyli jest. Jestem dalej w sieci. Jestem dalej w sieci. Dobra. A teraz spójrzcie na to. Wylogowałem się kompletnie z gry. I zróbmy to ponownie. Patrzcie teraz. Jaki wpływ ma Tibia. Zobaczcie, co się dzieje. Wziąłem internet 750 megabitów. Po uruchomieniu Tibi ona się jakoś dziwnie łączy. Może mi to wytłumaczycie, ale czeka mnie format prawdopodobnie. Tu też trochę dziwnie. Może dlatego, że nagrywam. I już. Chociaż nie streamuję, ale tu dochodzi do 38. Internet świetny. No tak jak mówię, chciałem wam zrobić niespodziankę, a wyszło tak jak wyszło. Czym to jest spowodowane? Nie mam pojęcia. Myślę, że w komentarzach dacie mi znać, co jest co, ale z tego, co rozmawiałem z UPC, to powiedział, że jeżeli na innym komputerze będzie tak samo, to czeka mnie niestety format. I jeżeli znajomy przyjdzie z laptopem, bo nie posiadam, i faktycznie u niego przez mój kabel będzie tak jak widzieliście u mnie, no to faktycznie czeka mnie format, bo nawet nie wiem, dlaczego jest taki ping wysoki teraz. Może dlatego, że muzyka leci. Ale zobaczcie to.
No. No niestety, coś mi tibia hamuje, co to jest, nie mam pojęcia. Zrobię format i powrócę. No chciałem jeszcze nagrać ten filmik, aby wam pokazać mniej więcej na czym stoję i co chciałem zrobić. Także ja będę kończył. Napiszcie komentarze, jeżeli coś wiecie, może jeszcze nie zdążę, bo mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Może nie zdążę jeszcze zrobić formatu, może macie jakieś pomysły. Może spotkaliście się z czymś takim i faktycznie coś jest do naprawienia, coś jest po prostu tylko... może jakiś port jest zamknięty, może tibia blokuje jakiś port i przesył. No nic. Także dajcie mi znać. A ja kończę, więc szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej. Słuchajcie, tu na koniec jeszcze pozwoliłem sobie dodać, jak to wygląda bez wszystkich programów, a przede wszystkim Tibi, która tak bardzo ma duży wpływ na to, co się dzieje i kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego blokuje. Zobaczcie. Proszę bardzo. O to się właśnie rozchodzi. Czyli czeka mnie format lub to, co napiszecie. Także bardzo bym prosił. I teraz no nic mi innego nie pozostało, jak wrzucić ten film na Ed i czekać na wasze komentarze. Także jeszcze się powstrzymam z formatem. No... Myślę, że być może jest jakieś rozwiązanie, które faktycznie może ominąć to, że ja będę miał później dużo, dużo roboty z tymi wszystkimi ustawieniami. No nic, jeszcze raz dziękuję.